Jak wiecie, aktualizacja Halloween już za parę godzin. Ja przygotowałem dla was małe podsumowanie wszystkiego, co musicie wiedzieć o Halloween w Fortnite. Między innymi nowe mityczne przedmioty, nowe skiny oraz nowe zmiany na mapie. Oglądajcie film do samego końca. A więc widzę, żeby dobrze się przygotować do aktualizacji, która już za parę godzin. Pewnie wy już niektórzy będziecie pobierać aktualizację wtedy, kiedy będziemy omawiać ten trailer, ale widzowie, FPS-y wracają, zostawiajcie łapy w górę i dokładnie omówimy sobie wszystko, co dzisiaj dostaniemy. Po pierwsze zaczynamy od lokacji, która jest na samym środku, czyli od kina. Jak widzicie, będziemy mieli tutaj bardzo dużo ozdób. Będziemy mieli nowego skina, który będzie w karnecie LEGO. I pokrótce omówimy sobie dosłownie wszystkie zmiany, które nas dzisiaj czekają. I słuchajcie, przechodzimy dalej, czyli kolejna lokacja. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą lokację, to jest lokacja dokładnie zlokalizowana w lesie. Tam po lewej stronie u góry, nie wiem jak ta lokacja się aktualnie nazywa, ale wydaje mi się, że jest to tam. Jak widzicie, mamy tutaj po pierwsze, może to złą klatkę tutaj złapałem. Po pierwsze mamy nowe skiny z Disneya. No ogólnie widzowie, jak podobają wam się te skiny, te z kolaboracji disneyowej, wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę i żeby być na bieżąco ze wszystkim. O, tutaj jest jeszcze ziomek, jak widzicie. To jest bodajże ten skin właśnie z karnetu. Tu parę mamy jakby takich ozdób, nowa emotka, ale do tego zaraz przyjdziemy. Widzowie, jak chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał z dzwonkiem, ponieważ jak tylko wyjdzie aktualizacja, wszystko sobie omówimy. Po drugie, albo już w sumie po trzecie, mamy nowe rzeczy, nowe kryjówki. Ja na samym początku myślałem, że ten strach to jest typowy strach, w który będziemy mogli wskoczyć, ale okazuje się, że to jest skin, który stoi po prostu w ten sposób. Ale strach prawdopodobnie to jest to, w sensie ten strach na wróble, który będziemy mogli wskoczyć jako kryjówkę. Tak Hypex pisał, że coś takiego ma być, ale oczywiście widzowie, to nie jest wszystko. Ten skin, który teraz tutaj leci dokładnie z tą piłą, będzie to oczywiście kolejny skin z kolaboracji. I dostajemy nowy przedmiot, piłę. I słuchajcie, ogólnie ten przedmiot prawdopodobnie będzie na świecie kreatywnym, więc możecie sobie teraz wziąć i zapisać mapy z pierwszej linijki w opisie. Jak tylko serwery ruszą, to ja tą broń tam dodam, żebyście mogli nią pograć. Więc zapisujcie sobie tą mapkę, dodawajcie do ulubionych. I jak widzicie, sama piła ma zadawać obrażenia, takie widzicie, no jakby, no po prostu przecina, no co tutaj dużo mówić, ale to nie jest wszystko, ponieważ występuje tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli jeżdżenie, no nie wiem, takie piłowanie, jak widzicie, i przyspieszanie za pomocą tego. Nie wiem jak to działa, że tutaj piła zezwala nam na tą jazdę, ale słuchajcie, ogólnie prawdopodobnie wy tego nie widzicie, co tutaj jest. Być może już gdzieś oglądaliście taki film, ale ogólnie widzowie, ta lokacja, którą tutaj teraz widzicie, to jest miejscówka ze stacją. Ona jest między Olimpem a między Doktorem Doomem. Jak widzicie, Doktor Doom jest tutaj. Tutaj mamy tą taką pozostałość, nie wiem jak to, grecką, coś takiego. I cała ta miejscówka zamienia się na farmę. I w końcu, w końcu mamy nową zmianę na mapie. Ja jestem tylko właśnie jeszcze ciekaw tych dyni, czy one coś będą dawać, czy na przykład cuksy będą wylatywać, czy coś takiego. Ale jak widzicie, nie wiem czy to jest pod względem, żeby to zrobić po prostu, żeby fajnie wyglądało, czy również ta piła będzie miała jakiś super atak wyskoku i właśnie takiego przecięcia. I ogólnie widzowie, no to jest dopiero początek, ponieważ mamy tutaj dolną lokację mapy, czyli Wojownicze Włości, jedna z moich ulubionych lokacji ostatnio. Wojownicze Włości totalnie zostały tutaj zabrane przez dynie. Te dynie są bardzo, bardzo mi się ogólnie podoba, ten wystrój. Ogólnie ja się czuję, jakbyśmy dostawali jakiś taki mini nowy sezon. Oczywiście, co wraca? Wracają do nas plącza, po których możemy jeździć. Pnącza, przepraszam, chyba tak. I co jeszcze widzowie wraca? Wraca ten shotgun. Nie wiem, czy wy go pamiętacie, chyba że to jest... Chociaż czekajcie, no nie, no to jest chyba ten... Nie jestem do końca pewien, ale on bił takim, o właśnie takim, jakby może nie tak śrutem, co takim ostrzem. I trzeba było bardzo mocno trafić. O, w sensie bardzo mocno, bardzo dokładnie. Następnie co tutaj mamy? Nowy skinek. To będzie, widzę, to będzie mój main na ten, na tą aktualizację, ogólnie na ten halloweenowy sezon. Więc jeśli będziecie kupować jakieś skiny,
Pamiętajcie, żeby wpisać kod Rafa, to ja w sklepie z góry wam wszystkim bardzo dziękuję. Jak tutaj widzę, wracam do FPS-ów, to wydaje mi się, że tutaj Rafa zasługuje, ale dobra. Edward Nożycoręki. To prawdopodobnie jest emotka, to co on teraz robi, ale skinek również jest świetny. Jak widzicie, mamy tutaj kolejną lokację, która zostaje przejęta. Tutaj mamy dynię, tutaj mamy dynię. Tutaj mamy dynię i tutaj mamy dynię i jest to hotel, ten hotel, zimowy hotel i tutaj w ogóle jest jeszcze jakiś skin. Aha, to jest stary skinek tej ręki z okiem bodajże, chyba tak, ale słuchajcie, to oczywiście nie jest wszystko. Jak widzicie, to już mamy w grze, no nie, ja udawałem tego bossa, ale ogólnie chciałbym, żebyście zobaczyli teraz trochę z innej strony na to, ponieważ na tym trailerze widać, że woda zmienia się na czerwony kolor. Czyli Mephisto, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, pojawi się na tej lokacji być może jako NPC albo jako boss. I również tutaj możecie zobaczyć, że ta woda jest czerwona. I co najważniejsze, słuchajcie, ten boss ma odradzać jakoś, boss, NPC, ma odradzać jakoś naszą drużynę, coś w tym stylu, oraz dawać nam jakieś inne rzeczy. Postaram się wam w komentarzu to napisać, co tam dokładnie jest, ale widzowie, przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli do nowej mitycznej, czyli do nowego mitycznego przedmiotu Billiego, czyli z, no ogólnie piła, nie, i tak dalej. Jak widzicie, będziemy odpalać takie helikopterki z rowerami i one będą automatycznie namierzały się w naszego przeciwnika. I tego wygląda na to, że być może będziemy mogli mieć 3. Tutaj mamy te walizki z wyzwaniami. Nie wiem, czy to po prostu tutaj jest wychyla, ale to jest chyba wystrój, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jak widzicie, my coś takiego będziemy trzymać w rękach. Jak macie, widzowie, jakiś pomysł na odcinek z tym, dawajcie znaka w komentarzu. I coś takiego będziemy wypuszczać po prostu z ręki i to będzie pokazane tutaj. Tutaj oczywiście nowy skin i oczywiście być może będziemy mieli jakieś nowe czaszki. Nie wiem, czy to będzie tak samo działało, ale co ciekawe, woda jest czerwona, ale pociąg jest zielony, tak jak to było wcześniej. No nie wiem, czy po prostu Hades przesiadł się do pociągu. Jak widzicie, zaraz to... O, inaczej, zacznijmy od tego. Tutaj jest wypuszczany ten mityk i on po prostu leci w tamtego ziomeczka i wybucha mu na głowie. No to jest mistrzostwo. Słuchajcie, kolejne mistrzostwo to jest dokładnie ten pociąg, który tutaj widzicie i cała nowa lokacja. Wreszcie, widzę, wreszcie zmiany na mapie podczas sezonu. I oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj pociąg, zielony pociąg. Mam nadzieję, że on będzie coś dodawał, być może czachy, w sensie jak się do niego wejdzie albo coś takiego. Następnie mamy tutaj wejście do nowej lokacji. Jeśli chodzi o ten domek tutaj, mamy tutaj nowego skina Gulteropera, ale będzie to tym razem, chyba ten skin się nazywa Penny. Następnie nowy skinek. No tych skinów jest naprawdę cała masa. I jak widzicie, mamy tutaj również to, co już dostaliśmy w sumie w grze. Ale to nie jest wszystko, ponieważ jest jeszcze coś więcej. Widzowie, tutaj mamy... No sami widzicie, co tutaj mamy. Widzowie, mam nadzieję, że dobrze was tutaj przygotowałem do aktualizacji. Wy wpadajcie na te filmy i jak tylko coś się pojawi, jeśli serwery wystartują, na pewno dla was nagram, więc sprawdźcie, czy macie dzwonek.